Witam serdecznie. W dzisiejszym filmiku chciałbym powiedzieć kilka słów na temat mojego silnika elektrycznego, jakim jest Storm 55 LBS. Jest to silnik ze śrubą z trzema łopatkami. O mocy, tak jak widać, 55 LBS-ów rzekomo nadaje się do łódki, do łódek do 1800 kg. Ja pływam nim na mojej łódce. Łódka ma 3,20 i 1,40 m szerokości. No, nie powiem, jakoś sobie daję rady. Jest tutaj 5-stopniowa regulacja prędkości. Jednak pierwsze dwa biegi są bez praktycznie przeskoku, troszeczkę jest szybciej. Natomiast trzeci jest już różnica. Za chwilę opowiem, o co chodzi z tym piszczeniem. To piszczenie jest w momencie, kiedy akumulator jest rozładowany. Kiedy już napięcie jest na tyle niskie, że po prostu daje taki sygnał, że trzeba powoli spływać do bazy. Tak jak mówiłem, 5-stopniowa regulacja prędkości. I największe przeskoki są na trójkę. Proszę bardzo, jedynka, dwójka, delikatnie szybciej trójka. Czuć. Czwórka prawie nie czuć. No ale piątka. Piątka już lutuje. No i tak. O co chodzi z tym piszczeniem? Ja z tego silnika byłem dosyć zadowolony ze względu na cenę, bo to najtańszy silnik na rynku praktycznie. Byłem z niego dosyć zadowolony w tamtym sezonie. Teraz mam go drugi sezon. No i zaczynają się problemy. O co chodzi? Nie mam pojęcia. Prawdopodobnie uszkodził się. W jaki sposób? Nie wiem, ponieważ silnik był oczywiście trzymany w ciepłym miejscu, w zadaszonym, że tak powiem, garażu. No i co się okazało? Okazało się... O, proszę, nawet na postoju momentami piszczy. Jest problem tytułu takiego, iż czujnik napięcia, tak obstawiam, że tam jest coś takiego, się uszkodził i teraz w momencie nawet wbicia jedynki piszczy. Dlaczego? Nie wiem. Zdarza się, że na postoju łowię sobie, silnik się w ogóle nie obraca, a czujnik napięcia skacze i pokazuje po prostu i daje znaki, że akumulator jest rozładowany, gdzie tak naprawdę akumulator ma jeszcze sporo powera. Jaki akumulator do tego? Ja stosuję akumulator taki, jaki tu widać. Jest to akumulator AGM, czyli o spiralnych celach. Jest to oczywiście akumulator do niskiego rozładowania. O, i tak teraz, tak jak śruba na przykład też się coś zawinie, że już ma ciężko silnik, to tak samo daje właśnie takie znaki. O, teraz troszeczkę w ziele wpłynąłem. To następny problem z tym silnikiem. Mianowicie, nie wiem, nie mam pojęcia, czy tak jest w każdym. W każdym razie pływałem minkotą i tam aż takiego problemu nie było. Tutaj łopatki są zrobione z takiego materiału, że ziele potrafi się zaczepiać nawet przy szybkim płynięciu. Wystarczy, że dosłownie kawałeczek zaczepi się na jedną łopatkę, a te łopatki zupełnie tego ziela nie zganiają, nie ścinają, tylko ono się zawinie i tak się trzyma. I trzeba wtedy zatrzymywać silnik, trzeba albo ręcznie zdejmować, albo przód tył próbować, także no to jest strasznie kłopotliwe. Nie wiem, czy tak jest w każdym silniku, czy te śruby są zrobione z takiego materiału, który po prostu no, jest taki sam jak ten. W każdym razie, tak jak mówię, w minkocie tego nie było, jednak minkota, no to wiadomo, już wyższa klasa silników. Także to jest spory problem. Sam zastanawiałem się, czy by trochę tego nie zmodyfikować, czy by nie spróbować naostrzyć tej plastikowej śruby, jednak myślę, że to niewiele może dać, a może nawet być jeszcze gorzej, także na razie tego nie zaczepiam, nie będę nic z tym robił. Jednak no, na moich zbiornikach, które są naprawdę w większości zarośnięte, stwarza to spore problemy. Co więcej, ten silnik przy mocy 55 LBS-ów
przy w pełni naładowanym akumulatorze rozpędzał moją łódź w bezwietrzną pogodę do około 3-4 km na godzinę. Tylko to mówię, bo w tamtym sezonie w pełni naładowany akumulator. Teraz raczej może być problem to osiągnąć. Aczkolwiek no, taka prędkość daje sobie naprawdę rady i można się swobodnie przemieszczać i kolejne miejscówki obławiać, także tu akurat szybszego nie trzeba tempa. Pod spory wiatr sobie naprawdę radzi, zwłaszcza że łódka jest szeroka, ponieważ ma 1,40 m, nawet troszeczkę ponad 1,40 m szerokości, no i ma 3,20 m długości, także jest dosyć spora. Przy pełnym załadowaniu 3 czy 2 osoby pod wiatr naprawdę śmiało można płynąć, także tutaj nie mogę za bardzo złego słowa o tym powiedzieć. Kolejny minus tego silnika, teraz tego nie zaobserwujemy, jednak w momencie kiedy silnik ma ciężko i płyniemy pod falę, to jest głównie w tym momencie ten problem się przejawia, potrafi wyskakiwać z tych uchwytów, bo tutaj mamy regulację, żeby go złożyć w tą lub w tą stronę, a on potrafi sobie, jak na fali płyniemy i on podskakuje, on potrafi sobie momentami wyskoczyć z tego i w ten sposób się nam złożyć. Miałem tak już niejednokrotnie, jest to bardzo słabe w tym modelu. Nie wiem, czy sprężyna jest za słaba, czy może tamte uchwyty plastikowe są nie bardzo. Pojęcia nie mam, ale no to jest ten problem. Jest to bardzo uciążliwe w pływaniu w falę, ponieważ naprawdę fala nie musi być duża, a już mamy kłopoty z tym, żeby płynąć przyjemniej i żeby się nie martwić tym, że zaraz nam z powrotem wystrzeli. Jest to silniczek no, cichy, bo wiadomo, jak każdy elektryk, nie wydaje on praktycznie żadnych dźwięków. Jedynie w moim wypadku jest to piszczenie, to jest jedyny i najgłośniejszy dźwięk przy tym silniku. I cóż można więcej powiedzieć? W sumie wady już wymieniłem, zalety mniej więcej też, no jeszcze wady konstrukcyjne, no to jest, no ale nie ma co się oszukiwać, to jest najtańszy silnik, jaki praktycznie jest dostępny na rynku, pomijając sobie jakieś naprawdę takie chińskie no-name'y, no to jest jednak to najtańszy silnik, no ale no, ta budowa zostawia wiele do życzenia, ta rączka tutaj, ona chodzi cała. Jest to średnio spasowane, tu wszędzie plastik. Te światełka, one są zupełnie, poziom naładowania jest zupełnie niewidoczny w dzień, zupełnie tego nie widać późnym wieczorem. Jako tako, trzeba sporo się naprawdę przyjrzeć, zasłonić sobie ręką, żeby było coś tam widać. No i w sumie to tyle z ciekawszych rzeczy odnośnie tego silnika. Jeśli ktoś ma jakieś pytania, to śmiało można w komentarzach pytać, chętnie na wszystko opowiem, bądź jeszcze przetestuję i wtedy wstawię jakiś filmik. Nie wiem, może ktoś będzie miał ochotę, jak będzie sporo komentarzy, czy będzie chętnych sporo na to, żebym nagrał filmik, ile można na jednej baterii 100 amperogodzin przepłynąć, czy jakieś będą ciekawe pomysły, to chętnie to zweryfikuję i może nagram taki filmik. Sam z ciekawości bym w sumie zobaczył, jak to wygląda właśnie w takich danych technicznych, ile na w pełni naładowanym akumulatorze 100 parogodzin można było przepłynąć. Miałem to samemu w sumie zrobić, ale jeszcze nie mam pomysłu, jak się do tego zabrać w sumie. Także jakby były jakieś ciekawe pomysły, proszę pisać w komentarzach, na pewno chętnie coś zadziałamy. Także na razie dzięki za obejrzenie i do następnego odcinka.